Był taki okres czasu, jak Kornel Morawiecki został aresztowany i później był aresztowany też Andrzej Kołodziej, to ja stanęłam na czele całego Komitetu Wykonawczego SW, więc kierowałam strukturą w całym kraju, ale faktycznie kierowała nią osoba, która cały czas kierowała całym SW, czyli Andrzej Zarach. Profesor matematyki w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, wyjątkowy umysł. Nasze spotkania trwały powiedzmy pół godziny i za te pół godziny byliśmy w stanie omówić całą sytuację polityczną kraju, podjąć decyzję, wszystko. Myśmy się rozumieli w pół słowa. A potem, jeśli był czas, no to przez półtorej godziny oplotkowywaliśmy już jakieś tam inne historie. Z Andrzejem Zarachem też wyśmienicie współpracowało się Ewie Kubasiewicz. I to ja mianowałam Ewę Kubasiewicz szefową wszystkich przedstawicielstw w całym świecie. Dostała rozkaz wyjazdu. Nie jest to prawdą, że ona chciała za mąż wyjść, ona chciała opuścić kraj, że to było na początku 1988 roku. I jeszcze koledzy niektórzy ze SW uważali, że Ganowicz bardzo się zdenerwuje, że on nie jest tą główną postacią we Francji, w Paryżu. Powiedziałam, nie, no Rafał jest żołnierzem i sądzę, że on jest bardzo rozsądny. I napisałam po prostu raz pełnomocnictwo dla Kubasiewicz, a druga rzecz to było konieczne wydanie rozkazu Rafałowi. No i dostał krótką informację, że na twój teren przyjeżdża szef wszystkich pełnomocnic, a tobie współczuję, bo będziesz miał mnóstwo roboty, bo ty jesteś szefem Francji, ale będziesz miał dodatkową robotę, pomoc temu przedstawicielstwu i ty musisz to zorganizować, ale jako bardzo sprawny żołnierz uważam, że dasz sobie z tym radę. No i później on bardzo sympatycznie komentował to po latach i mówi, no ta baba ma jaja, zresztą Ewa Kubasiewicz też jest bardzo sprawną i bardzo odważną kobietą. Zaprzysięgałam Piotrka Chlebowicza i on mi gdzieś tak od 1987 roku zaczął marudzić, a nawet chyba wcześniej, koniec 1986, że w Rosji zaczyna się dziać coś. On miał rodzinę pod Grodnem czy w Grodnie i przewoził wcześniej dla nich jakieś tam Biblie, różańce, książki religijne. Wracając z którejś podróży, mówi, słuchaj, w Rosji jakaś odwilż z więźniów politycznych, trzeba by zacząć ostro tam pracować. I ja pojechałam z nim na spotkanie z Morawieckim tuż przed jego aresztowaniem, może z miesiąc, może dwa tygodnie. No i powiedziałam mu, że ja zaczynam z Chlebowiczem organizować autonomiczny Wydział Wschodni. No i jak Kornel już był w więzieniu i Kołodziej też, czyli gdzieś w lutym 1988 roku, jak byłam szefem Komitetu Wykonawczego, powołałam Autonomiczny Wydział Wschodniej Solidarności Walczącej. Chlebowicz stwierdził, że dobrze by było, żebym ja była współprzewodniczącą, bo wtedy ranga tego komitetu, tego wydziału jest większa. A poza tym on już przekazał informację, że chyba pierestrojka jakaś idzie, bo tych wszystkich więźniów puścili do końca, trzeba pamiętać, do końca grudnia 87 puściono wszystkich więźniów politycznych. Czterech, którzy się uparli i napisali, że, i powiedzieli, że nie będą pisać podania, że w związku na stan zdrowia i nieprzychylność klimatu w łagrze woleliby do domu, no to tą czwórkę wyrzucono chyba w lutym 1988 roku, również z tych łagrów. No i Chlebowicz zaczął już po prostu nawiązywać kontakty przez łagierników. No i gdzieś tak od końca 1988 roku zaczęli przyjeżdżać do Polski na szkolenia. Szkolili się w druku, szkolili się w Jastrzębiu w tej strukturze Marka Bartosiaka, czyli pseudonim Bartek.
u Osiaka. No, szkolili się głównie na Śląsku. Przyjeżdżali z Litwy, z Estonii, z Ukrainy. Ja do 90 roku miałam list gończy, bo dopiero 1 sierpnia zdjęto ze mnie list gończy. To szkoliłam ich tutaj w Polsce, ale szkoliłam też w konspiracji, w jaki sposób robi się to. I w 90 roku, 4 września, na zaproszenie Zbyszka Romaszewskiego pojechałam na konferencję do Leningradu. To była Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka i Obywatela. Wcześniej była w Miszczejowicach, prawda? No, a ta się odbyła Wilno-Leningrad, ale w Wilnie to jeszcze od Wilży nie było, a w Leningradzie była, dlatego odbyła się w Leningradzie. No i osobiście Sobczak, mer Leningradu, podpisywał te zaproszenia. I tam ja powiedziałam, że każdy naród, jeśli tego zapragnie, ma prawo na niepodległość, żeby żyć w niepodległym państwie. I to jest też podstawowe prawo człowieka. Znieśli mnie na rękach z tej sceny. Był to drugi raz. Raz Solidarność w 80 roku, drugi raz tam. Tego 4 września. No i jak dowiedzieli się, że to jest kobieta, która miała prawie 9 lat listu gończego i ją polskie KGB nie złapało, no to doszli do wniosku, że taki konsultant jest im potrzebny wszędzie. No i objeżdżałam wszystkie republiki Związku Sowieckiego, szkoliłam w konspiracji, przemycałam przez granice sprzęt, poligrafię, radia, podsłuchy, czyli skanery, żeby Litwini mogli słuchać atakujące wojska rosyjskie, tych OMON-owców. Także robiliśmy różne ciekawe rzeczy i to jest w zasadzie najbardziej hardkorowy okres w moim życiu. Nigdy mnie nie legitymowano na terenie Związku Sowieckiego. Nigdy nie byłam zatrzymana. Chlebowicz niestety wpadł, ale to wpadł na ankietach dla Polaków i to już dzięki Bogu był chyba 93 czy 4 rok. Także, ale w czasie tej naszej pracy, pomocy tym wszystkim ugrupowaniom niepodległościowym w poszczególnych republikach nie było żadnej wpadki. Myśmy chodzili tylko i wyłącznie trasami wyznaczonymi przez byłych łagierników. I to nie tak, że myśmy mieli zaufanie do jakiegoś łagiernika z Gruzji, o którym drugi łagiernik z Gruzji gada, że to porządny człowiek. Nie. O Gruzinie musiał dobre świadectwo dać na przykład Estończyk, Ukrainiec, Litwin. To wtedy przyjmowaliśmy, że to jest na pewno w porządku kontakt. Nigdy nie meldowałam się w hotelach, z wyjątkiem tego pierwszego razu w Leningradzie. A potem po prostu, jeśli nawet była konferencja w hotelach, to waletowałam. Ktoś z kobiet brał dwuosobowy pokój, ja bez meldunku byłam. Nigdy nie kupowałam sama biletów lotniczych i tak dalej, i tak dalej. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść, jak przeprowadzałam przez linię frontu, żeby mogły się odbyć spotkania skonfliktowanych stron na szczeblu wysokim i nic się nikomu nie stało.